Święta wielkanocne kultura polska przez wieki obudowała wieloma zwyczajami i obrzędami. Wielkanoc jest przede wszystkim świętem religijnym. Jest to dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Święta te poprzedza Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa nosiła nazwę Niedzieli Kwietnej, bo zwykle przypada w kwietniu, kiedy pokazują się pierwsze kwiaty. Obchodzimy w tym dniu pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Niedzielę Palmową święci się w kościele Palmy. Palma miała znaczenie magiczne. Wysoka, zapewniała długie i szczęśliwe życie. Po powrocie z kościoła uderzano się palmą, przekazując w ten sposób jej życiową moc i mówiono: palma bije, nie ja biję. Za tydzień Wielki Dzień, za sześć noc Wielkanoc. Najważniejszym obchodem liturgicznym jest tryduum paschalne. Rozpoczyna się ono w czwartek, a kończy w niedzielę. W Wielki Czwartek Pan Jezus spożywa ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę. Zapowiada swoją mękę i śmierć. Był Wielki Czwartek, poranek kwietniowy. Na czarnych polach topniał lud zakrzepły. Śpiewał skowronek, wiatr chwystał się ciepły. I ciepłe myśli napędzał do głowy. I przed drewnianą, zamszoną dzwonnicą i przed kościoła pochyloną ścianą. Dzisiaj lud Boży zgromadził się rano, bo każdy przyszedł z wielką tajemnicą. Swe całoroczne i błędy i bóle wyznać u kratek ducha plebana. A w łzach, gdy ciężka zeskarbi się rana, spożyć chleb przy Chrystusa stole. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym żaden z kapłanów, nawet papież, nie sprawuje ofiary mszy świętej. W Polsce, teraz dużo pięknej, spotykamy znaczne ślady refleksji i zadumy nad tym niepojętym dramatem miłości Boga do człowieka. O męce i śmierci pańskiej pisali m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid, Maria Kurwicka i Leopold. Wielka Sobota jest dniem ciszy żałobnej, przy grobie pańskim rozważamy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Cały dzień i noc trwa adoracja Chrystusa w grobie, nieustannie warte pełnią harcerze i strażnicy. Do godzin popołudniowych kapłani święcą pokarm. W wielkanocny poranek we wszystkich kościołach odprawia się tak zwaną rezurekcję, czyli mszę świętą o Zmartwychwstaniu Pańskim, na którą radośnie i głośno nawołują dzwony. Alleluja, alleluja, huczą dzwony, zmartwychwstania dzień wyśniony. Alleluja, alleluja, szumią drzewa. Alleluja, alleluja, serce śpiewa. I człowiek każdy i stworzenie czuje sił swych odrodzenie. I te gwiazdy w pieśni wchłania w dniu słonecznym zmartwychwstania. Na uroczyste śniadanie w świąteczną niedzielę prosi się znajomych i przyjaciół. Najważniejszym elementem śniadania jest dzielenie się święconym jajkiem. Towarzyszą temu wzajemne życzenia. Wielkanoc, Wielkanoc, wielka radość serca. Ty chodzisz po świcie, kwitnącym kobiercy. Na stole piesanki, tęczą malowane, wśród zieleni trawy, cukrowy baranek. W bazie wazeniku, ciasta i wędliny. Wielkanoc i wielkie spotkanie rodziny. Na bieli obrusa rozsiadły się baby, Mazurek do tańca zaprasza rolady, wesołe pisanki, jak kwiaty na stołach, święconka z barankiem, stół wita i woła. Wielkanoc, Wielkanoc, Wielkanoc. Zbawił się Pan i
drugi dzień świąt wielkanocnych to tradycyjny śmigus wyjazd. Przeniesiemy się teraz na dawną polską wieś. Święta idą, święta, święta wielkanocne. Wszystkim tu składamy życzenia gorące. To zawsze wielkie do nas przybyli. Dygusiarze przyszli, żeby czasu mieliśmy. Na te święta radosne przynosimy wam wiosnę. Wózek dygusowy mamy i z nim widowisko damy. Dlaczego taki wózek paradny? Był taki obyczaj dawny. Na wsi w dany poniedziałek chłopcy wodą oblewali. Chodząc wózkiem dygusowym życzenia wszystkim składali. Śpiewając pieśni ludowe, bliską wiosnę przywołując i za udane przyśpiewki drobne datki inkasując. A po co ten kogut na przedziemuska? A niezwykły jest to kurek, skrzydła z dykty, ogon z piórek. Grzebieniasty, kolorowy, wielkanocny, dygusowy. Co z takim kogutem zdaje? To są palmy przewspaniałe, zrobione z wierzchowych gałązek, suszonych kwiatów i wstążek. Dajemy wam palmę w darze, bo tak stary zwyczaj każe. Bo dawno temu wierzono, że palmy złe moce odgonią. Co jeszcze macie w wózku, dygusiarze? Jajka są w koszyku. Zaraz wam pokażę. Mamy kolorowe, są to kraszanki. Są też zdobne papierem na lepianki. Są też w wosku maczane, potem malowane lub farbowane i wydrapywane. Są to właśnie pisanki. A skąd tradycja pisania jajek? Ze starych wierzeń, tak mi się zdaje, jajko magiczną rolę pełniło. Życie się bowiem z niego rodziło. Symbolem mocy jest wierzenia i ziemię pobudza narodzenia. Tradycja malowania z Wielką Nocą też jest powiązana. W niedzielę wielkanocną święta Magdalena szła odwiedzić Zbawiciela. W koszu niosła jajka uczniom Jezusa. Nagle na drodze spostrzegła zmartwychwstałego Chrystusa. Bardzo się uradowała i spostrzegła ze zdziwieniem, że w koszu z radości jajka przybrały kolor czerwieni. Tak, legenda stara głosi. Na pamiątkę tego wydarzenia malujemy odtąd jajka i nosimy do oświęcenia. Pisanki to zwyczaj wspaniałe, kiedyś panny chłopcy pisanki dawały. Mamy w wózku niespodziankę miłą. Śmigus dymus będzie, to główki się umyją. Śmigus dyngus, staropolskim obyczajem, wielkanocny poniedziałek, oblewamy się nawzajem. Miły zwyczaj śmigus dyngus, bo pośród życzeń radosnych przynosi nam w podarku uśmiech wiosny. Po kropie świetem sprawi to woda, że będzie ona piękna i młoda. Natasza też pokropić muszę, by nie miała w nosie muszy. Na Helenę też wyśnie kropelka, by nam była jak perełka. Za to miłe oblewanie macie jajka malowane. Święta wkrótce, święta, święta wielkanocne. Wszystkim tu składamy życzenia gorące. Szczęścia, miłości i